To jest podcast Wspólne Słowa, czyli odwaga, relacja, pasja, rozmowa. Zapraszają Ania Dankowska i Ula Sautyspara. Witamy serdecznie. Witamy wszystkich. Zapraszamy dzisiaj do rozmowy o Irwinie Jalomie. Terapeuty, który jest terapeutą egzystencjalnym i jest niesamowitym terapeutą, ale też pisarzem, człowiekiem. W tym roku będzie obchodził 91. urodziny i ciągle realizuje się w swojej pracy, szkoli, dzieli się swoimi doświadczeniami. Ma ogromny wpływ na bardzo wielu terapeutów. Chyba nie znajdziemy osoby w świecie psychoterapii, która by go nie znała. Tak, która by go nie znała i nie ulegała jego wpływowi. Jak tu mówiłyśmy przed chwilką, że Jalom formuje terapeutów. Ja będę też bardzo nieobiektywna, przypuszczam, bo generalnie nie kryję swojego zachwytu nad nim, nad tym, co mówi, jak mówi, nad jego książkami, zarówno tymi kierowanymi do terapeutów, ponieważ Jalom napisał takie książki z nurtu podręczników akademickich z psychoterapii egzystencjalnej, grupowej, ale też pisze powieści, powiedzielibyśmy takie beletrystyczne, lżejsze, gdzie przemyca wiedzę psychologiczną, dzięki temu dając wiele informacji dla każdego czytelnika. No i te powieści również można pochłonąć i bardzo mnie urzekły wtedy, kiedy je czytałam. Tak, jedno z nich jest Kat Miłości, Mama i Sens Życia, Leżąc na Kozetce. Tak, bardzo dużo tytułów znajdziecie. Tak. Ja nie wspomniałam, że właśnie część tych książek to są książki takie zupełnie fikcyjne, jak na przykład Leżąc na Kozetce, tak, czy Terapia według Schopenhauera, gdzie no Jalom po prostu, jak to pisarz, uruchamia wyobraźnię i pisze sobie, no tak, fikcję zapisuje, gdzie oczywiście realia są jednak osadzone, czy akcja powieści toczy się wokół psychoterapii i dzięki temu pewne informacje można także przy okazji uzyskać. Ale drugi nurt takich książek dla każdego czytelnika to są historie pacjentów, jak właśnie Kat Miłości, no nie? Czy Patrząc w Słońce, gdzie pisze Jalom o pacjentach, opisuje swój proces pracy terapeutycznej jako terapeuty, rozwój pacjenta. I to jest też niesamowicie budujące, inspirujące, bo sami wzrastamy, czytając takie książki, takie historie. Co ciekawe, po jego książki sięgają psychoterapeuci reprezentujący wszystkie podejścia. Tak, różne nurty. No nie tylko terapeuci egzystencjalni, ale no, nie wiem, terapeuci poznawczo-behawioralni, którzy, można by pomyśleć, pracują zupełnie inaczej. Także, no, znam takich kilku, inspirują się Jalomem i żywią do niego ogromny szacunek i czerpią od niego. Podobnie jeśli chodzi o psychoterapię systemową, eriksonowską, czy nawet nurt psychodynamiczny. Tak. Udaje mu się coś niezwykłego. Udaje mu się łączyć to, co w psychoterapii najistotniejsze, bo on bardzo wierzy w możliwość zmiany. Ucieleśnia taki eklektyczny właściwie nurt, czy eklektyczne podejście, do którego coraz częściej jednak dąży się w terapii, aby terapia była indywidualnie skrojona na miarę pacjenta. Czyli aby terapeuta miał jak najwięcej różnych, tak brzydko się mówi, narzędzi, środków, z których może skorzystać, pracując z danym pacjentem. No i Jalom jakby od drugiej strony to realizuje, nie? Daje różnym nurtom. Dzięki temu każdy nurt może się wzbogacić trochę o perspektywę Jaloma, no i przekazać to dalej pacjentom. Jego perspektywa ujmuje też temat w ogóle końca, straty, śmierci. Dotyka najważniejszych też tematów, wątków, ponieważ przez lata Irwin zmagał się też z różnymi swoimi osobistymi wątkami, będąc bardzo transparentnym i też opowiadając o sobie swoim pacjentom. W centrum jego uwagi zawsze był sam człowiek, nie jego problem,
zawsze człowiek, ale też i on sam, jego ludzkie zmagania. Tak, to jest sedno podejścia egzystencjalnego, aby zobaczyć życie człowieka w perspektywie końca, który nadejdzie. I Jalom powtarza, że fakt śmierci nas niszczy, ale myśl o śmierci może nas zbawić. I według niego właśnie ta myśl i świadomość końca pozwala przeżyć życie pełniej. Tak. Pozwala wykorzystać ten czas, który mamy. Właśnie ta myśl, ta świadomość. Tak, czasami musimy zrezygnować z wielu rzeczy, żeby wzrastać, żeby doświadczać inaczej. Jalom mówi o tym, że akceptacja tego, że nasze w ogóle istnienie ma jakiś kres, może często pomóc w przewartościowaniu życia. Może sprawić, że będzie inna hierarchia ważności, kiedy inaczej spojrzymy na to, co się dzieje w naszym życiu i pozwala tak naprawdę ustalić priorytety. Dlatego ta myśl według niego może być lecząca. Jalom często zadaje takie pytanie swoim pacjentom. Co możesz teraz zrobić w swoim życiu, żeby za rok czy za 5 lat, patrząc wstecz, nie wpadać w podobną konsternację z powodu nowych żalów, które nagromadziłeś? Innymi słowy, czy możesz znaleźć taki sposób życia, który nie powodowałby dalszego zbierania się żalów? To jest cytat z książki Patrząc w słońce, jak przezwyciężyć grozę śmierci, i oddaje właśnie to podejście Jaloma, że często żałujemy, patrząc na nasze życie, a tego nie zrobiłam, albo coś źle zrobiłam. Często są to takie z nieuwagi albo z braku wglądu w siebie. Jalom pozwala to porządkować. Jak żyć dalej? Jak mieć wpływ na przyszłość, żeby w przyszłości nie żałować? Coś nas gniecie, tak? To często z pacjentami rozmawiamy, którzy mają ogromny brak, taki, nie wiem, czy tak się mówi, ogromny brak satysfakcji. No generalnie są niezadowoleni z tego, co mają, albo wręcz cierpią. I zauważają w końcu jakiś swój wpływ, że był jakiś ich udział w tym, co się dzieje i co im nie pasuje. No i to pytanie, to co może pan zrobić, co może pani zrobić, żeby za 5 lat już nie żałować, żeby patrząc wstecz uznać, że to były fajne, dobre lata, dobrze spędziłam ten czas. No to otwiera nowe perspektywy. Tak, czyli jak twórczo przeobrażać samego siebie. Jakie kroki, jakie działania są potrzebne? Nawet jeżeli one nas nie przybliżają znacząco do celu, to w jaki sposób oddalają nas od miejsca, w którym teraz jesteśmy? Tak. Jalom też zwraca uwagę na wybór. Taki problem decyzyjny, co wybrać, co zrobić. No, to jest też częsty temat, który się pojawia u każdego z nas, tak zaryzykuję, że u każdego. I Jalom mówi, że dla każdego tak jest jakieś nie, a właściwie bardzo dużo nie. I całą sztuką jest przyjęcie tego. Tak pisze w książce Dar terapii, czyli list otwarty do nowego pokolenia terapeutów i ich pacjentów. Podjęcie jednej decyzji odcina nas od wielu innych. Każde kolejne zetknięcie z własnym ograniczeniem zmusza do wyrzeczenia się następnego fragmentu mitu o naszej osobistej wyjątkowości, nieograniczonych możliwościach, niezniszczalności i odporności na prawa biologicznego przeznaczenia. To dlatego u Heideggera śmierć to kres dalszych możliwości. Ścieżka do decyzji może być trudna, prowadzi bowiem na terytorium zarazem skończoności i braku gruntu, do domeny przesiąkniętej lękiem. Wszystko przemija, a wybór wyklucza. I to właśnie Jalom łączy z tą wartością życia. Nie? Że ważne, co wybieramy, jak wybieramy. Bo mamy jedno życie. Tak? Jalom też o tym często mówi, że przynajmniej tego jednego jesteśmy pewni. Tak? Bo wiadomo, różne mogą być koncepcje czy pomysły. Ale mówi, tego jesteśmy pewni, że życie tu i teraz mamy. A więc jak je przeżyć najlepiej, jak możemy. Takie zadanie i wyzwanie dla każdego. Każdy się z nim zmaga. Nawet Jalom się z tym zmaga. To.
co dopiero my, tak? Takie osoby mniej rozwinięte duchowo czy doświadczone życiowo niż Jalom. Ale też myśląc o Jalomie, wiesz, że moje pierwsze skojarzenie to jesteś ty zawsze? Dlaczego? Jesteś jedyną osobą, którą poznałam i która do niego napisała. Tak, napisałam do niego maila. Króciutkiego maila. To było parę lat temu. Około 3, może 4 lat temu. I napisałam maila, bo miałam taką potrzebę wyrazić swoją wdzięczność za jego książki. Niektóre z jego powieści poruszyły mnie tak osobiście, no a niektóre były niezwykle przydatne, użyteczne i rozwojowe dla mojej pracy jako terapeuty. No i właśnie to podziękowanie chciałam mu wyrazić. Przy okazji życzyłam mu dobrych świąt, bo był to taki okres Bożego Narodzenia. Słuchajcie, odpisał mi na drugi dzień. I napisał, ja przeczytam, podzielę się tym mailem, króciuteńkim, po prostu 2 linijki, ale byłam tak zachwycona, że wiecie, poświęcił mi czas. Jeszcze nawet spersonalizował, napisał moje imię, tak? Było Dear Urszula. Napisał, thanks for that lovely letter, Urszula. I am very pleased that my books have been useful to you. My best wishes, your Fialom. Byłam tak wzruszona, słuchajcie, tak poruszona, że moje dzieci przyszły i pytają, ale w ogóle o co chodzi? Ja mówię do córki, słuchaj, gdyby J.K. Rowling napisała do ciebie maila, ona jest fanką Harry'ego Pottera, moja córka, no to zrozumiała córka od razu i mówi, a, to rozumiem. Tak, moja radość była już uzasadniona. No bardzo byłam tym poruszona. Później, już po tym mailu, czytałam biografię Irwina Jaloma, Stając się sobą, gdzie Jalom pisze właśnie o tym, że to jest jego sposób na medytację, że dostaje bardzo dużo maili od mnóstwa pacjentów i terapeutów i czytelników z całego świata i on w ten sposób medytuje, że odpisuje codziennie, nie pamiętam, jakiś czas poświęca, 15, 20 minut czy pół godziny na odpisywanie i czyta uważnie każdy mail, i każdemu odpisuje. No i to było takie bardzo poruszające. Napisał też, że im jest starszy, tym więcej tych maili dostaje. I ma takie przypuszczenie, że czują czytelnicy, że no, z racji swojego wieku zbliża się też jego kres tu na ziemi. No i wiecie, poczułam się trochę zdemaskowana, bo też miałam taką myśl. Znaczy myśl miałam taką, że jak nie napiszę wreszcie tego maila, to nie zdążę, bo mogę nie zdążyć, no bo on wcześniej umrze, niż ja napiszę tego maila. Bo ja już się długo nosiłam z tym mailem, no ale wiecie, trochę się krępowałam, że to tak niezręcznie, tak różne miałam obawy w związku z tym. A to przecież wyrażenie wdzięczności, nie? Tak z perspektywy patrzę sobie, no co może być krępującego w powiedzeniu dziękuję. No ale poczułam się taka trochę zdemaskowana, że no też miałam taką myśl, przyłapana trochę. Ale już teraz też rozumiem, dlaczego w twojej książce Mocy Relacji pojawia się rozdział o Harry Potterze. To też zostało rozwikłane. Oj, to nie tylko dlatego. Nie, o Harrym Potterze to był rozdział, bo to tak przechodzimy teraz trochę z Irwina Jaloma. Tak, dlatego, Jaloma, że mówiłaś o dziewczynach, nie? Że to tak utkwiło mi, że ta J.K. Rowling, tak? Tak, wtedy starsza córka była fanką, teraz już młodsza także jest fanką Harry'ego Pottera. Ale ku mojemu zaskoczeniu pojawiały się takie informacje od pacjentów w gabinecie, że boją się Harry'ego Pottera. O. Tak, to na przykład były sesje rodzinne, gdzie okazywało się, że dzieci lubią czytać książki, no to ja postrzegam to jako ogromny zasób, nie? Takie szukanie literatury, która może wzmacniać. No i tak rozmawialiśmy o tych książkach, a rodzice wnosili wątki, że tylko nie Harry Potter. I wiecie, zaciekawiło mnie to bardzo. No i ja tutaj no, nie będę wnikać w szczegóły, ale no, różne powody swoje pacjenci mieli do obaw przed Harrym Potterem. Podczas gdy, nie wiem, ja widzę to zupełnie inaczej. I chciałam tu dla osób, które może mają jakiś niepokój. Gdzieś są osadzeni być może wśród naszych słuchaczy, czy innych osób, które gdzieś, nie wiem, nasi słuchacze spotkają i spotkają się z takimi obawami,
to pozwoli mi spojrzeć od innej perspektywy. Bo ja widzę Harry'ego Pottera jako powieść nawet terapeutyczną. Tak. Tak, ten rozdział jest bardzo zgrabny i świetnie się go czyta. A mówię o tym dlatego, bo tutaj nawiązanie do książki nie jest bezpodstawne, bo pierwszy raz mam twoją książkę już wydaną w rękach z dedykacją. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Aniu, również. Tak, tobie, Aniu, w ogóle też dziękuję za wsparcie podczas pisania i taką motywację. To ważne, ważne było też dla mnie. No. A książka jest i dla mnie też jest to niesamowite, że się tak zmaterializowała. I sobie, wiesz, może tak myślę naiwnie, ale myśląc o Jalomie i o tym, jaki ogromny wpływ miał na wielu terapeutów, nie? I też jak może też swoją postawą ośmielać, zachęcać, nie? Taką budować też drugą tożsamość w terapeutach, którzy chcieliby pisać, a tego nie robią z różnych przyczyn. No tak, to można tak popatrzeć, że urzeczywistniłam jakiś swój pomysł. Tak. Nie? Ja bym bardzo chciała, żeby tak jak Jalom inspiruje terapeutów, to żeby ta książka zainspirowała rodziców. Mm-hmm. Ona jest tak dedykowana rodzicom. No to takie moje marzenie. Zobaczymy, co się podzieje. Za to. Dzięki. Dziękuję ci za tę, Ula. Dziękuję, Aniu, bardzo za to spotkanie i za te ciepłe słowa. I dziękuję wszystkim. Do usłyszenia. Do usłyszenia.